Identyfikator podmiotu SCP-2030. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Operowane przez fundację Bot Delta 09 Lovestop musi bezustannie analizować sieć. Jego stan jest sprawdzany 2 razy w tygodniu przez pracownika obsługi poziomu 2 zaznajomionego z jego funkcjonowaniem. Bot ten przeszukuje szeroki zakres stron oferujących udostępnianie plików i strumieniowanie wideo pod kątem SCP-2030, usuwając jakiekolwiek znalezione instancje. Znalezienie i izolacja źródła SCP-2030 są priorytetem poziomu Delta. Próby odnalezienia studia, w którym nagrywany jest SCP-2030, trwają. Opis. SCP-2030 to zjawisko manifestujące się jako serial telewizyjny. Media, poprzez które SCP-2030 dociera do widowni, są zależne od aktualnie popularnych formatów. Od roku 2014 SCP-2030 najczęściej umieszcza się w automatycznych punktach wypożyczania DVD, stronach pozwalających na udostępnianie plików i płatnych serwisach strumieniujących wideo na żądanie. Do 2012 SCP-2030 często pojawiał się w wypożyczalniach płyt DVD, a także kaset VHS przed 2003. Dotychczas nie znaleziono dowodów manifestacji SCP-2030 przed jego odkryciem w roku 1993. Jednakże fundacja wie o istnieniu 38 sezonów programu, co sugeruje, że podmiot był aktywny do pewnego stopnia od 1976 roku. Tytuł serialu z reguły brzmi Śmiech to zabawa, jednak odmiany tej nazwy, takie jak Śmiech to życie lub Śmiech to śmiech, nie należą do rzadkich. Serial nie ma ustalonej szaty graficznej opakowania. Naśladuje grafiki innych serialów telewizyjnych, często wprowadzając w błąd widzów chcących obejrzeć inny program. Serial opiera się na nagrywaniu z ukrytych kamer reakcji różnych ludzi na dziwne, niepokojące i często anomalne sytuacje. Odcinki trwają z reguły od 10 do 12 minut. Zawierają wprowadzenie i segment zamykający, podsumowujący nagranie z ukrytych kamer. W żadnym znanym odcinku nie pojawiły się napisy końcowe. SCP-2030-1 to prawdopodobnie dorosły mężczyzna, pełniący rolę prowadzącego serialu. Wprowadza i podsumowuje wydarzenia, a także wyjawia ofiarom, że były filmowane na potrzeby serialu telewizyjnego. SCP-2030-1 niezmiennie nosi trójelementowy garnitur koloru królewsko-niebieskiego oraz czarno-białe, perforowane buty. W związku z kadrowaniem scen SCP-2030-1 jest widziany jedynie od szyi w dół, co utrudnia identyfikację. Nazywa siebie Laffy McLaugherson. Osoby pojawiające się w serialu często reagują na obserwowane wydarzenia panikując lub rozpaczając, ale uspokajają się natychmiastowo w momencie pojawienia się SCP-2030-1. Dzieje się tak nawet w momencie, gdy osoby te odniosły znaczące uszkodzenia ciała lub były świadkami szczególnie traumatycznego wydarzenia. Ponadto, większość nagranych osób zdaje się wykazywać pewną znajomość SCP-2030-1. Niektórzy twierdzą nawet, że są fanami serialu. Fundacja bada, czy SCP-2030 wykorzystuje swoich widzów jako źródło ofiar. Każdy odcinek ma inny motyw, według którego wybierane są dowcipy przedstawione w nim. SCP-2030-1 przedstawia motyw na początku każdego epizodu w nieodkrytym dotąd studio, stojąc na żółtej scenie udekorowanej sporymi, różnokolorowymi kształtami geometrycznymi. Motywy odcinków są różnorodne. Od niewinnych, takich jak plaża, zwierzaki czy cukierki, po dziwne i brutalne, jak oszustwo pocztowe, podpalenie czy terroryzm. SCP-2030-1 wygłasza podobną mowę na końcu każdego odcinka w celu zamknięcia go. Na koniec każdego odcinka kamera odwraca się od sceny, aby pokazać widownię w studio, która zazwyczaj składa się z osób pojawiających się w odcinku. Podczas tego fragmentu słowa nakręcone przed widownią w studio, stworzone we współpracy z YWT-GTHFT, są nałożone na nagranie. Zbadanie tożsamości ludzi pojawiających się w show wykazało,
iż wszyscy zostali oficjalnie uznani za martwych lub zaginionych w roku pojawienia się ich w programie. Dokładniejsze dochodzenia śmierci uczestników SCP-2030 ujawiły szereg zaprzeczeń i niespójności w okolicznościach śmierci. Dodatkowo, ekshumacje szczątków wyjawiły, iż ciała wszystkich nagranych uczestników są zaginione. Aktualna teoria badaczy SCP-2030 zakłada, że ofiary są porywane po wykorzystaniu ich na potrzeby serialu, a ich zniknięcie ukryte przed społeczeństwem, gdy tylko możliwe. Jednakże nie znaleziono dotychczas konkretnych dowodów łączących śmierci tych osób z SCP-2030, poza materiałem serialu. Dodatek. Poniżej umieszczono przykłady dowcipów przedstawionych w programie. Sezon 24. Rok 2000. Motyw odcinka: puchnięcie. Osoby zaangażowane: Macy Gersham i Kyle Parker. Zabici poprzez potrącenie dnia 18 września 2000 roku. Opis sceny. Starsza kobieta siedzi na parkowej ławce, karmiąc pobliskie gołębie nasionami z torebki. Gersham i Parker, para, przechadzają się alejką, zbliżając się do kobiety. Po osiągnięciu dystansu około 1,5 metra od staruszki, rój gołębi wlatuje do jej ust, powodując skrajne puchnięcie, a następnie rozerwanie jej brzucha. Gersham i Parker reagują przerażeniem, dopóki SCP-2031 nie wyłania się z otworu w brzuchu starszej kobiety, co uspokaja parę. Sezon 21. Rok 1997. Motyw odcinka: Margaret Thatcher. Osoby zaangażowane: Doris Carter. Zmarła na raka jajnika dnia 24 lutego 1997 roku. Opis sceny. Pani Carter wchodzi do kuchni i otwiera drzwi szafki, z której wypada duży kawał mięsa. Gdy Carter krzyczy, masa rośnie i kształtuje się w podobiznę byłej premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, o głowie 2 razy większej niż tors. Carter biegnie w kierunku drzwi w celu opuszczenia pokoju, lecz stworzenie rzuca się na nią, wpuszczając swój język do ust kobiety. Twarze Thatcher pojawiają się na całej skórze Carter. Twarze te rozpoczynają wspólną recytację przemowy Thatcher z kwietnia 1986 roku, komentującej bombardowania w Libii. SCP-2031 wychodzi z pobliskiej szafki i wskazuje na ukryte kamery. Pani Carter uśmiecha się, podczas gdy język kreatury wciąż znajduje się w jej gardle. Sezon 13. Rok 1989. Motyw: wiewiórki. Osoby zaangażowane: Melissa i Travis Englund. Zaginieni. Ostatnio widziani dnia 12 maja 1989 roku. Opis sceny. Pani Englund leży w łóżku obok mężczyzny, prawdopodobnie pana Englunda. Kilka wysokich, piszczących dźwięków budzi panią Englund. Próbuje obudzić męża, lecz ten nie odpowiada. Kładzie rękę na jego ramieniu, lecz szybko cofa ją, krzycząc. Jego skóra zaczyna falować, jak gdyby coś pod nią się przemieszczało. Grupa wiewiórek wyrywa się z jego skóry w różnych miejscach ciała, szybko zalewając łóżko i wdrapując się na kobietę. Ta wstaje, by opuścić pokój, lecz SCP-2031 wchodzi i włącza światło. Towarzyszy mu pan Englund, oskalpowany od stóp do głów, lecz nie wykazujący oznak dyskomfortu. Cała trójka śmieje się, kończąc segment. Sezon 13. Rok 1989. Motyw odcinka: tracheotomia. Osoby zaangażowane: Gary Terman, Lindsay Terman oraz ich dzieci. Zabicie w wypadku samochodowym dnia 28 kwietnia 1989 roku. Opis sceny. Czwórka siedzi wokół stołu, spożywając posiłek. Pan Terman zaczyna kaszleć, próbując złapać oddech. Gdy domownicy zaczynają panikować, para szczeli pojawia się na szyi Turmana, pozwalając mu oddychać. Otwory te szybko stają się nozdrzami, które gwałtownie rozrastają się w pełny nos, który natomiast staje się całą drugą głową, identyczną do tej Turmana. Druga głowa szybko wykształca swoją szyję, a cały proces powtarza się. Replikacja trwa, aż pojawia się 18 szyi i głów, kiedy to SCP-2031 wychodzi spod stołu. Wszyscy obecni wybuchają ochrypłym śmiechem, włącznie z 19 głowami pana Termana.
Sezon 37, rok 2013. Motyw odcinka: głowonogi. Osoby zaangażowane: Rebecca Nash. Chirurdzy niezidentyfikowani. Zmarła podczas komplikacji przy porodzie dnia 2 listopada 2013 roku. Zapisy szpitala nie wspominają anomalnych aktywności podczas porodu. Opis sceny. Zespół położników wykonuje procedurę cesarskiego cięcia na pani Nash, będącej w ciąży. Zespół komentuje rozmiar czaszki dziecka oraz ilość obecnych na niej włosów. Kilka minut później doktor wydaje okrzyk zdziwienia i upuszcza narzędzie na ziemię. W tle słyszane są stłumione wokalizacje. Reszta pracowników panikuje, podczas gdy głowa samodzielnie wyłania się z pani Nash, zadając jej wielki ból. Głowa dziecka przypomina amerykańskiego prezentera telewizyjnego Ryana Seacresta. Dziecko śpiewa "Row, row, row your boat" damskim głosem, opuszczając matkę. Gdy wyłania się całość stworzenia, dziecko zdaje się mieć ciało w pełni rozwiniętej ośmiornicy, Octopus vulgaris. Po opuszczeniu ciała Nash kontynuuje śpiew, podczas gdy inna głowa zaczyna się wydostawać. W sumie ukazuje się trójka dzieci z głowami Jacka Nicholsona, amerykański aktor filmowy, Johnego Casha, amerykański piosenkarz, i Martina Freemana, brytyjski aktor filmowy. Wszyscy z ciałami ośmiornic. Razem czwórka ta śpiewa "Row, row, row your boat" w czterogłosowej harmonii. SCP-2031 wchodzi do pokoju. Rozbrzmiewa melodia przewodnia serialu. SCP-2031 wskazuje na ukryte kamery w pokoju, wywołując śmiech położników i Nash. Stworzenia na ciele matki kontynuują śpiew. Nash traci przytomność, prawdopodobnie z powodu utraty krwi. Poniżej znajduje się zapis typowej mowy wygłaszanej przez SCP-2031 podczas segmentu zamykającego jeden z odcinków. Sezon 32, rok 2008. Motyw odcinka: drukarki. Transkrypcja: ha! Niezła jazda, prawda, moi drodzy? Widzieliśmy drukarki, które jedzą, zjadaczy, którzy drukują, i wszystko pomiędzy. Na pewno docenicie teraz swoje stare złomy w biurach, czyż nie? Nie, drukarki nie działają zawsze, kiedy chcecie i ich potrzebujecie, lecz na pewno dostarczają nam wiele zabawnych sytuacji. A po to tutaj jesteśmy. Zabawa. I jesteśmy tu, by was roześmiać. Mamy nadzieję, że się śmieliście. Dziękujemy za wspólny śmiech. Dlatego tutaj jesteśmy, czyż nie, ludziska? Przyjdźcie pośmiać się z nami następnym razem i pamiętajcie, śmiech to zabawa. Dobranoc i śmiejcie się. Śmiejcie, po prostu śmiejcie. Uwielbiamy sprawiać śmiech. Róbcie więcej śmiechu, aby śmiać. Śmiejcie się z nami. 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 Śmiech. Śmiech. Śmiejcie się z nami i wpuśćcie nas. Uwaga. Nagranie nagle zatrzymuje się, pokazując czarny ekran przez 30 sekund. Śmiech i miękkie, mokre odgłosy słyszane są w tle, nim kończy się program.